inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Tu trzeba ostrożnie, bo tu lubią suszyć. Powiem tak, beton to bym mógł chyba na autostradę nawet wyjechać. Odbijam w lewo na Godziębę. No i zaraz będę na Zbirowie. Ale te lasy teraz widzę dopiero z motocykla. Z samochodu tak nie widać. Ale tutaj same lasy są. Oj, na pewno tam są fajne podjazdy. Oj, by leśnicy tak nas puścił. Pamiętam, jak to kiedyś nie było zagrodzone, to tam trochę pojeździliśmy, ale naprawdę fajne górki. Zamknięte, majster. Czyżby jeszcze nie dojechali? Co jest? Sam się obsłużę chyba. Sama obsługa. Jako pierwszy jestem. O, majstry. Dobra, ja sobie za nimi tutaj poczekam. To tymczasem. Elo. Na sucho? Co? Co, sięgniesz normalnie? Usiądź. Ty urosłeś chyba. No patrz, zobacz, w butach to jeszcze bardziej. To dzisiaj jeździsz tym? Nie. Co? Ja tym jeżdżę. No ale tym też. Wyzwanie. Jerry zainteresował się naszym sprzętem. Co, chcesz odpalić? Kupuję go. Za ile? 200. Nie, co ty, 200 za mało.
To od nabora ten, możesz skuter kupić za 200. Nie, to mi się nie chce. Paliwo jest. Możesz śmiało kopać. Odpali? Odpali. Znaczy, jest na sieci A czy no, zobaczymy, wyzwanie. Jerry, tylko mocno kopnij. Musisz za pierwszym. Za pierwszym, no. Nie, wszystko tu jest dobrze. Jak ci się nie uda, to ja spróbuję. Ale mi się podoba, to mi się nie uda. No widzisz? Mówiłem ci, to jest najlepszy sprzęt. Jerry, pierwsza jazda. Tylko poczekaj, niech się zagrzeje ta bestia, nie? Tylko uważaj, bo to na koło rwie, ty, bo wyglebisz, nie? Ropy trzeba dolać szybko. No. Ale jest o, do bajka. Kuba, biorą ci motocykl. Jedynka na dół, tylko uważaj, bo to wyrywa, nie? To nie jest popierdółka. To nie jest KTM. No, trój, dwa. A, dobra, się zdziwił, nie? No, i to szybko. Chyba jakieś zawody mu pitbajków zorganizujemy. Dzisiaj przewaga motocykli u nas. Oj, coś czuję, że ten KXD tutaj dzisiaj nie wytrzyma. Co się stało? Dajcie ten. Co, będziesz coś naprawiał? Biegi wykrzywi. Tu biega nie idzie zmienić. O, teraz jo. I co, rwie? Nie do opanowania. No widzisz? Filip następny? Nie wiem. To weź sobie ten żółwia na plecy, bo wiesz, jak się wywalisz, to... Ubieramy się i... Będziemy testować. No zobaczymy, czy Filip tą górkę dużą podjedzie. No. Masz 10 prób. Krosem Tomek za pierwszą wjechał. Ale nie do końca, nie? Krosem ja nie umiem. Czyli nie wjechał. Więc... Wjechał. Wjechał. Ale nie do końca. Ale wjechał. Ale nie do końca. Ale wiesz co ci powiem? On nie potrzebuje dużo, żeby się napędzić, nie? I ten tyk. I... No, truja i gazu. Bo to szybciej niż beta jedzie. To co, Jerry, 2000 dajesz za KXDK? Czemu? No za 200 to jedynie skuter od nabora. Nie tak. Albo KTM-a, co? A ci dopłacę 200 wtedy. Nie stać mnie na takie wydatki. Ale ten KTM, to zobacz, on taki, kurde, no jest, bo jest, nie? Taki, wiesz, bezpłciowy, nie? A zobacz, tu masz taką Yamahę prawie, nie? Wiesz, a Yamahy zawsze są w modzie. Ty jeszcze się zastanów, ja ci mówię. Tylko to zapamiętaj, KTM-em nie można, bo on na dotarciu. KTM-em na dotarciu. Przecież on dotarty już jest. Ja jeździłem nim przecież tam, na Józefowie. Ale on ma 3 motogodziny przejechane. A olej był wymieniony? No. No to już jest dotarty. To na razie, trzymajcie się, czekajcie odcinków następnych z tym KXD-kiem, co to się będzie działo. Gadka, siema. Tomek przyjeżdża na żwirownię i zajmuje się tylko odpalaniem cebuli. Weź ty światła zgaś, bo to ci rozwala góra. No i co? Tam u góry? No, wszędzie. W ogóle na wystawę teraz stromo się leci wysoko. Tam coś będziemy wykrywali, bo nie wiem, czy wykrywamy. Pchanko Tomek.
daje skład zagadka, nie? Tu jest problem z ładowaniem. Widzę, że już zabezpieczyłeś się tu z linką. Tomek już pojeżdżone. Tomek już pojeżdżone, napchane. No, zadowolony Tomek z jazdy? Jak tam? Kupam chaszczy, ty nie kupię. No dobra, ci pomogę. Mówię, co tak ciężko idzie? Napchałem cały czas. Jojo. Tomek, magiczne kable. Bez kabli nie ma jazdy. Nie, tego nie ma. Nie widać tego. Jak nie widać, jak są? Ja odpali za nas. Bez kabli. Nie ma takiej opcji. No i chwila prawdy, czy Tomek dzisiaj pojeździ, czy nie pojeździ. On nie pojeździ. O, pojeździ. Naprawiony. Dziękujemy. CEO. Specjalnie pasków nie daje, bo na Flintstona jeździ potem. Nie, Jerry? Ale fajnie się tutaj zrobiło. No fajnie. Ostatnio zmienili na bardziej profesjonalne już. Logowanie. Nie leci się tak, to jest problem. Problem. Tak bardziej. Z cebulą. Potem na hopę podejdę, to się ogram. Jak skadł. Koło mi ślizga na tej oponie, znaczy na tym piachu łysa opona. Jedzie Jerry. Tam na luzie. Dasz radę. Jak wrażenia, Filip? Nie bzyku jedzie? Bzyku jedzie. Teraz Jerry. Poczekam. Dawaj, Jerry. O kurde, tablica jak mi się wykrzywiła. Dawaj, Jerry. No widzę, ktoś pitbajkiem naszym upala. To nie wiem kto. Nie mam pojęcia. Ktoś nam zajebanił pitbajka. Nie, to Diablo. Jerry, dawaj!
Maciek spróbuje KX-dekiem tu wjechać. Tomkowi prawie się udało, nie? Gdzieś tutaj był. Przed tutaj na tym zakręcie. O, Jerry teraz. Ogniem, piecem. Jerry, piecem idziesz. Piecem już, ogień. To nie na mnie. Zajebioza. No widzisz. Na bezgaziu. Na takich oponach. Nagrane. Wyzwanie KXD. Pierwsze odpalenie, pierwsza jazda. Pierwsza gleba i jedzie z nami do lasu. To uważaj, bo on mocny jest. Menek dzisiaj takie. Ej, siedzenie wypadło. Nie, żarty. No tak jest, dobra. Siedzenie. Siedzenie wypadło. To kuźwa nic nie wypada. To jest. Jeszcze raz. Chłopie. On jest na luzie, bo? Sprzęgło masz. Weź go na luz. Na luz go daj. Na luz, nie. No to bez sprzęgła. Tak? Na luz i bez sprzęgła, bo on inaczej nie pali. No widzisz. Uważaj, bo wyrywny na koło. Spod mętka nie widać tego motorku. A to motorek jest? To jest Yamaha. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.